Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach. Quiero tenerte junto a mí. Ven, que hay un lugar que es para ti. Eres como un sueño que el amor me dio en un beso, la semilla de un cariño, como no hay otro en este mundo. Quiero estar siempre a tu lado y descubrir cada mañana. Według powieści Feliksa Kajneta Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Jesteś dumny. Niewiele cię znam, ale odnoszę wrażenie, że starasz się ukryć pod pancerzem. Wygadujesz okropne rzeczy, bo boisz się szczerości. Nie mówisz tego, co czujesz. Tobie mówię. Jestem szczery, dlatego cię potrzebuję. Pozwól mi się widywać. Wiem, że nie mogę ci zaoferować niczego w zamian za przyjaźń. Nie mam prawa prosić. Jestem próżniakiem, pijaczyną, jak powiada ojciec. Ale potrzebuję cię. Potrzebuję i kocham. Dobry wieczór. Hola. Cześć. Osvaldo Martinez, doktor Limonta. Cześć. Nie wejdziecie? Na patio jest przyjemnie. Macie ochotę na szklankę wody? Nie, dziękuję. Muszę zobaczyć się z ojcem. A poza tym wody nie biorę do ust, bo jak mówi powiedzenie, boskie prawo nakazuje, niech alkohol człowiek pije, wodę zaś zostawmy wołom i innym matołom. Jesteś okropny, ale mnie kochasz. A to najważniejsze. Do jutra. Myśl o mnie. Miło mi pana poznać. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ty tak nie myślisz. Nie podzielam jego zdania. W mojej pracy nieraz spotykałem ludzi uzależnionych od alkoholu. To nieciekawy widok. Jego powiedzenie nie wydaje mi się zabawne. Chcesz wejść? Nie znam twojej rodziny. Jest już późno i nie wypada. Przyszedłem zapytać, czy nie poszłabyś na kolację. Z przyjemnością, ale nie zabawimy długo. Zapytaj dziadków o pozwolenie, zaczekam tu. Dziadka nie ma w domu, a babcia Klemencja nie najlepiej się czuje. Mogłaby się niepokoić, nie chcę zostawiać jej samej, choć jest z nią ciocia. Ciocia Maria Elena nie jest w klasztorze? Jest, ale jako probantka może wychodzić, szczególnie jeśli ktoś z rodziny jest chory. Co dolega babci? Może mógłbym pomóc? Cierpi na to od dawna. Ale co jej jest? Wiele osób już o tym wie. A poza tym, ty nie jesteś obcy. A może mógłbyś coś poradzić? Jeśli potrafię. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, bo w każdej rodzinie są tajemnice ukrywane przed młodymi, moja babcia od najmłodszych lat cierpi na bezsenność, a do tego z natury jest bardzo nerwowa. Z czasem tak przyzwyczaiła się do środków uspokajających i tabletek nasennych, że obecnie nie może się już bez nich obejść. To poważna sprawa. U kogo się leczy? U doktora Sierry, który jest dla babci bardziej przyjacielem niż lekarzem, prawie bratem. Dzięki temu można było ją kontrolować. Jest bardzo sprytna i zawsze znajdzie jakiś sposób na zdobycie większej ilości leków, niż przepisuje jej wuj.
Mam wrażenie, że ostatnio musiało się wydarzyć coś podobnego. Od 2 dni nie wstaje z łóżka, a dziadek jest bardzo rozdrażniony. Jeśli jest w rękach doktora Sierry, to nie ma powodu do zmartwień. Świetny lekarz. Ale obiecuję ci, że będąc w stolicy, porozmawiam z jednym z moich nauczycieli, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Może zechce podesłać doktorowi najnowszą literaturę na ten temat, czy podpowiedzieć nowe metody leczenia. Nie wątpię w kompetencje twojego wuja, ale czasami starsi lekarze nie są na bieżąco, jeśli chodzi o nowości medyczne. Masz rację. Kiedy wybierasz się do stolicy? Za 2 tygodnie. Na długo? Na 2-3 dni. Nie mogę zaniedbać praktyki. Miło było cię zobaczyć. Może któregoś dnia, gdy nie będziesz miała problemów w domu, wybierzemy się gdzieś. Oczywiście. Nie mam twojego numeru telefonu, mogę cię prosić? Naturalnie, daj coś do pisania. Jak długo zostaniesz w domu dziadków? Do czasu powrotu rodziców. Czyli raczej dosyć długo. Jeśli okaże się, że lekarze w stolicy nie będą mogli mamie pomóc, pojadą do Stanów, a potem do Europy. Każdy wydaje pieniądze jak może i na co chce. Jak to? Tutaj też są dobrzy lekarze, dobre szpitale. Do zobaczenia niebawem. Do widzenia i powodzenia. Czujesz się już lepiej? O wiele lepiej. Gdzie Krystyna? Józefa mówiła, że byli u niej jacyś znajomi, ale już wyszli. Zawołać ją? Chciałam tylko wiedzieć, czy jest w domu. Szczyt wszystkiego, żeby w moim wieku zajmować się kimś, kto nie należy do rodziny. Nie powtarzaj tego bez przerwy, bo jeszcze może usłyszeć. Powinna się dowiedzieć, że jest adoptowana. Matylda nie chciała. Matylda nie chciała, a ty jej pomogłaś. Tak łatwo nas oszukać. Rozmawiałyśmy o tym i każda rozmowa kończy się twoimi narzekaniami i płaczem. A to ci szkodzi. Szkodzi mi świadomość, że okłamywaliście mnie przez tyle lat. Że przyprowadziliście do domu nie wiadomo czyje dziecko. Jej matka była porządną kobietą z dobrej rodziny, porzuconą. Skąd wiesz? Znałam ją. Muszę znosić jej wyskoki i udawać, że ją kocham. Udawać? Czyżby twoje uczucia do Krystyny zmieniły się dlatego, że w jej żyłach nie płynie nasza krew? To miła i wrażliwa dziewczyna. Nie jedni dziadkowie chcieliby mieć taką wnuczkę. Źle zrozumiałaś. Nie powiedziałam, że jej nie kocham, tylko że wszystko się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Ważna jest miłość, jaką darzyłaś ją przez wszystkie lata. To tak jakby... Gdybym spotkała mojego syna, byłby dla mnie obcą osobą i ja dla niego. Znowu masz zamiar mówić o dziecku? Rozumiem, że to cię drażni, ale musisz zrozumieć, że jest to niezaprzeczalny fakt, którego nie wymarzę czas, ból ani łzy. Przyniosę ci podwieczorek. Nie jestem głodna. Musisz jeść. Powinnaś dobrze się odżywiać. Bierzesz tyle lekarstw. Nie rozumiem, dlaczego tyle tego łykasz, skoro wiesz, że ci szkodzi. Przynajmniej przez parę godzin jestem spokojna i mogę zasnąć. W dużych ilościach te środki są szkodliwe. Wiem, co to przygnębienie i smutek. Ale nauczyłam się panować nad nerwami i chciałabym, żebyś zrobiła to samo. Dla własnego dobra. Dla własnego dobra? A któż będzie opłakiwał moją śmierć? My wszyscy, którzy tak bardzo cię kochamy. Gdybyś naprawdę mnie kochała, jak mówisz, przywróciłabyś mi spokój wychodząc za Jorge Luisa Armenterosa. Prawda, że o tym myślisz, że się zastanawiasz? Nie, mamo. On jest przyjacielem, ale nikim więcej. Był nim zawsze. I takim pozostanie. Ale nie rób sobie złudzeń. Nie wiem, czego oczekujesz od życia. Człowiek z pozycją, który od nie wiem jak dawna chce się z tobą ożenić,
Postaraj się zasnąć. Będę obok, gdybyś czegoś chciała. Chcę, żebyś choć raz w życiu pomyślała głową, nie sercem. Ale nie zrobisz tego, bo zawsze byłaś egoistką. Smakowała kawalerowi kolacja? Kawaler. Już tylko pani się tak do mnie zwraca. Oczywiście, że smakowała. Muszę pani coś wyznać. Gdy byłem młody i bywałem w domu Marii Eleny, marzyłem, żeby zaprosili mnie na obiad albo na kolację, abym mógł delektować się pani kuchnią. Dlaczego pan tego nie powiedział? Posłałabym panu ulubioną potrawę. Byłem wówczas bardzo nieśmiały. Miłość bez wzajemności bardzo mnie onieśmielała. Musiało minąć wiele lat, musiałem odnieść kilka sukcesów, zanim zacząłem nabierać wiary w siebie. Tak już jest. Potknięcia i upadki wskazują nam drogę. Ale pan, dzięki Bogu, ją odnalazł. Dobrą byłaby droga prowadząca do serca Marii Eleny. Pan ją nadal bardzo kocha. Są osoby, które kochają raz w życiu. Moją jedyną miłością była i będzie Maria Elena. Jesteście młodzi. Jeszcze nie wiadomo, czy któregoś dnia panienka Maria Elena nie otworzy oczu i przekona się, że tylko u pana boku może być szczęśliwą. Bardzo się o to modlę każdej nocy. Naprawdę? Modlę się o wszystko, co chciałabym, żeby się stało. Ale modlitwy nie zawsze bywają wysłuchane. Jeśli chodzi o Alberta, tyle próśb do Pana Boga o jego szczęście, a on nagle zrywa z narzeczoną. Myślę, że bardzo dobrze się stało, ale on ją bardzo kocha. Nie zasługiwała na jego miłość. Ich życie stałoby się istnym piekłem. Lepiej niech pani przestanie się o nich modlić i pozostawi sprawy swojemu biegowi. Proszę zaufać Albertowi, to inteligentny i rozsądny chłopak. Nie twierdzę, że nie będzie cierpiał z powodu zerwania, ale jest bardzo opanowany i wierzę, że niebawem spotka kobietę, z którą będą się doskonale rozumieć. A zatem uważasz, że jestem dobrym klientem? Skoro jesteś przyjacielem Pepe, to dziwne, że dzisiaj nie przyszedł. Nadal jest chory? Nie, trochę zmęczony. Byłem u niego przed przyjściem tutaj. Zrobiłem mu zastrzyk i zabroniłem wychodzić. Jak mogłeś? Dopiero się rozchoruje, gdy mu zabronisz rozrywek. Zobaczysz, jutro będzie tu przed otwarciem lokalu. A może kazałeś mu leżeć, żeby być ze mną sam na sam? Nie wykorzystuję w ten sposób mojego zawodu. Ale pomysł bycia z tobą sam na sam podoba mi się. Dlaczego? Kocham piękno. A patrzenie na ciebie jest przyjemnością. Nie bujaj. To prawda. Przypominasz mi pewnego wielbiciela. Mówił tak jak ty. To był ciekawy facet, intelektualista. Był rzeźbiarzem. Wiesz, z tych, co to robią posągi, takie rzeczy. Posągi. Co się z nim stało? Bardzo mi się podobał. Nawet się w nim zakochałam. A ten drań patrzył na mnie, jakbym była obrazkiem, jednym z jego posągów. Nic do mnie nie czuł. Nigdy nie zainteresował się tym, co myślę i czuję. Kiedy zerwaliśmy, nadal był przekonany, że jestem tylko ładną lalką. A jesteś? Jak sądzisz? Że nie. Dlaczego? Myślę, że jesteś bardzo wrażliwa. Chciałbym wiedzieć, co myślisz, co czujesz.
Zostaniesz na występie? Tak. O ile potem będziemy mogli porozmawiać? Zostań. Przyjdę do twojego stolika, gdy skończę. Co tu robisz? Czekałem na ciebie. Dziwi cię to? Dziwi mnie, że widzę cię bez kieliszka. Chcę spokojnie porozmawiać. O spadku po matce? Nie trać czasu. Mój pełnomocnik porozumie się z twoim adwokatem. Wiem, ale przyszedłem cię prosić o coś innego. Dwukrotnie obraziłeś kobietę, którą kocham. Nie rób tego więcej. Kobietę, którą kochasz, tę ladacznicę. Dla ciebie może być ladacznicą, ale zapewniam cię, że jest bardziej wartościowym człowiekiem niż ja. Jest moją dziewczyną i nie pozwolę nikomu, nawet tobie, jej obrażać. Skoro tak, to będziesz miał wiele kłopotów z chłopakami sportu. Życiorys twojej dziewczyny jest obszerniejszy niż historia ludzkości. Nie obchodzi mnie jej życiorys, dopóki jest ze mną. Ależ cię omotała. Naprawdę uważasz, że jest z tobą, bo cię kocha? Pomogła mi, gdy wyrzuciłeś mnie z domu. Oczywiście, że pomogła i nadal będzie pomagać. Ale nie bezinteresownie. Doskonale wie, że możesz się stać kopalnią pieniędzy. Na początek dałeś jej bardzo kosztowny prezent. Zdajesz sobie sprawę, jaką wartość przedstawia pierścionek twojej matki? Musi być bardzo drogi, skoro był to prezent od dziadka, bo ty nigdy nie wydałeś na nią ani grosza. Tylko to masz mi do zarzucenia? Niczego ci nie zarzucam. Już mnie to nie obchodzi. Proszę cię, żebyś zostawił Virginię w spokoju. Zostawię ją w spokoju, gdy wrócisz do domu. Ty zrozumiesz, że ona chce cię wykorzystać i gdy znajdziesz sobie przyzwoitą dziewczynę. Przejrzyj wreszcie na oczy. Kiedy wreszcie zrozumiesz, że przyzwoite dziewczyny nie są dla mnie? Podoba mi się życie, jakie prowadzę i nie zamierzam zamieniać go na inne. Kto tam? Krystyno, to ja, Amelia. Otwórz. Pośpiesz się. Już otwieram. Jest późno. Wejdź. Jak ci się udało wyrwać? Rodzice poszli na przyjęcie pożegnalne z okazji wyjazdu do Europy. Czekałam na nich, ale chciałam się z tobą zobaczyć. Muszę zaraz wracać. Nie chcę mieć kolejnych awantur. Jesteś sama? Dziadek już śpi. Babcia odpoczywa u siebie, a ciocia jest na górnym tarasie. Dobrze, że przyszłaś. Myślałam, że nie uda nam się porozmawiać przed twoim wyjazdem. Opowiedz, co się stało z Albertem? Nie chcę mieć jego dzieci. Ojciec uświadomił mi, że mogą być mulatami lub czarne. I co z tego? Byłyby to twoje dzieci i mężczyzny, którego kochasz. Bo przecież nadal go kochasz. Oczywiście, że tak. Gdyby chciał mnie wysłuchać i zrozumieć... To, co mu proponujesz, jest czystym szaleństwem. Szaleństwem jest rodzenie dzieci skazanych na cierpienie. Będą ofiarą uprzedzeń, nietolerancji, złego traktowania. Nie wszyscy mają takie uprzedzenia jak ty i twoi rodzice. Uważaj, co mówisz. Wszyscy mają uprzedzenia, nie każdy ma odwagę się do nich przyznać. Nie przyszłam tu, żeby dyskutować. Znam twoje zdanie na ten temat i zapewniam cię, że gdybyś była na moim miejscu... Nigdy nie zerwałabym z Albertem. Ja z nim nie zerwałam. Ale przecież wszystko skończone. Bo zachował się w sposób nieodpowiedzialny, niewyrozumiały. Ale wiem, że mnie kocha. Może podróż do Europy uspokoi nastroje. Jestem pewna, że po powrocie zaakceptuje moje warunki.
Tak sądzisz? Nie sądzę, jestem przekonana. Będę do niego pisała na twój adres. Zgodzisz się przekazywać mu listy? Nie, Amelio, nie. To jedyny sposób, żeby do niego dotarły. Ufam ci. Proszę, nie odmawiaj. Myślę, że byłoby lepiej, gdybyś pisała do niego. Wyobraź sobie, co by było, gdyby rodzice zauważyli kopertę zaadresowaną do niego. Chyba by mnie zabili. Proszę, nie zawiedź mnie teraz, gdy tak cię potrzebuję. Dobrze, nie zawiodę. Dziękuję. Nie wszystko stracone. Jeszcze będziesz świadkiem na naszym ślubie. Dobrej podróży, Amelio. Dziękuję. Opowiedziałam ci całe moje życie. Kolej na ciebie. Nie mam nic ciekawego do opowiadania. Dobrze, że jesteś. Przedstawiam ci mojego znajomego. My się już znamy, prawda? Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing. Ven, quiero tenerte junto a mí. Ven, llegó el momento de vivir. Quiero ver tus ojos, tu figura, tu sonrisa.